Paweł Chmielewski to jest program na straży. Szczęść Boże! Arcybiskup Stanisław przez przestrzega przed możliwością schizmy w Kościele Katolickim, przed podziałem Kościoła, do którego dojdzie najpierw w Kościele Katolickim w Niemczech, a który to podział później będzie mógł rozlać się także na kraje sąsiednie. Wśród tych sąsiednich krajów jest przecież i Polska, a to wszystko w kontekście trwającego Synodu o Synodalności. Jak mówi arcybiskup Gondecki, również z tym Synodem o Synodalności jest bardzo wiele problemów, pytań, m.in. przyjmowanie niekatolickich języka, związanego raczej z pewną ideologią inkluzji. O tym wszystkim, a także o najnowszych propozycjach prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Wiktora Manuela Fernandeza, który chce zmieniać bardzo głęboko teologię moralną w dzisiejszym programie na straży. Przypominam o możliwości wsparcia kanału PCH24. Wszystkie informacje na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Cały czas remontujemy nasze warszawskie studio, rozbudowujemy je, wyposażamy tak, aby móc jeszcze bardzo długo działać w Warszawie. Dla Państwa, dla kontrrewolucji, dla Kościoła Katolickiego. Mam nadzieję, że będziemy to dzieło mogli podejmować wspólnie. Zachęcam do wsparcia. Wszystkie informacje na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Trwa teraz synod o synodalności. Już w październiku zbiorą się biskupi w Rzymie, aby jakoś obradować Wspólnie nad tym, jak się ma przekształcać Kościół katolicki, a jednym z najbardziej takich donośnych głosów jest ten głos, który wychodzi z Kościoła katolickiego w Niemczech. Niemiecka droga synodalna zakończyła się tak naprawdę w tym roku całym pakietem konkretnych rozwiązań: od reformy sposobu zarządzania kościołem, przez reformę celibatu, przez reformę dotyczącą kobiet. Tutaj są postulaty, aby wyświęcać je na księży nawet. No i oczywiście jest jeszcze postulat zmian w teologii moralnej, zwłaszcza w moralności seksualnej, znowu na czele z kwestią homoseksualizmu. To wszystko w Niemczech jest proponowane, niektóre te rzeczy już się dzieją, a bardzo wiele z tych niemieckich postulatów jest przyjmowanych także w dokumentach synodu o synodalności, gdzie też właśnie czytamy jakieś pomysły o tym, aby wprowadzać diakonat kobiet, aby zlikwidować obowiązek celibatu, aby zmieniać liturgię, aby inaczej patrzeć na grzechy seksualne w Kościele, aby wszystkich, inkluzywnie do Kościoła, i to wszystko, niestety, w, w oczach wielu biskupów no, rodzi po prostu bardzo poważne pytania o jedność Kościoła katolickiego w przyszłości. I na ten temat, między innymi, mówił metropolita Poznania, arcybiskup Stanisław Gondecki, w rozmowie z niemieckim dziennikiem katolickim konserwatywnym Die Tagespost z Würzburga. I on powiedział m.in. tak. Wydaje się, że Kościół w Niemczech przechodzi dzisiaj największy kryzys od czasów reformacji. Według arcybiskupa Stanisława Gondyckiego, no mogą Państwo przeczytać o tym wszystkim na PCH24, według arcybiskupa istnieje niebezpieczeństwo doprowadzenia do podziału w Kościele za sprawą źle rozumianej reformy chrześcijaństwa i taki podział może z Niemiec przelać się także na sąsiednie kraje. Ta perspektywa, o której mówi arcybiskup Stanisław Gondelski, że ta niemiecka schizma, niemiecka herezja będzie się przelewać na inne kraje, to niestety nie jest tylko jakaś, nie wiem, bajka, jakieś straszenie, tylko to jest coś rzeczywiście, co nam bardzo mocno zagraża. I to właśnie na gruncie synodu o synodalności, bo przypominam Państwu, że synod synodalności proponuje tworzenie tak zwanych kontynentalnych gremiów, gremiów międzynarodowych, synodalnych zespołów biskupów i świeckich, które będą miały razem dla całego kontynentu dekretować przyszłość, Katolicyzmu. No i już w lutym tego roku zarówno arcybiskup Stanisław Gondecki, jak i biskupi z całej Europy spotkali się w Pradze, gdzie właśnie obradowali nad przyszłością katolicyzmu na naszym kontynencie i tam też bardzo wiele takich liberalnych postulatów padało. One nie znalazły może jakiegoś szerokiego oddźwięku, ale zapadła tam taka decyzja. Budujemy kościół na gruncie jedności w różnorodności. Ta właśnie różnorodność, to odmienne postrzeganie doktryny, odmienne postrzeganie moralności ma być czymś, co się będzie umacniało. Miało stopniowo w kościele katolickim w Europie, no a to właśnie wychodzi z Niemiec. I ta perspektywa tego, że te błędy się rozleją, niestety jest niezwykle poważna. Tak naprawdę to się już dzieje, bo przecież, gdy idzie o błogosławienie związków homoseksualnych, o którym jeszcze za chwilkę Państwu więcej powiem, to już i w Polsce mamy takich teologów, którzy mówią, że należałoby to wprowadzić. Jakiś czas temu pewien Dominikanin w Warszawie, pamiętają to Państwo, opisywaliśmy to w PCH24, też odprawił jakieś dziwne nabożeństwo dla osób LGBT, to się już dzieje. W Czechach, na przykład, pojawił się biskup, który udziela komunii świętej rozwodnikom w powtórnych związkach, nawet jeżeli żyją ze sobą, ze sobą jak mąż z żoną. To też jest niemiecki pomysł, który właśnie do Czech został już przeszczepiony. Te rzeczy się rzeczywiście dzieją i ten podział kościoła niestety nam realnie zagraża. Może nie taki podział formalny, że ludzie wypowiedzą posłuszeństwo papieżowi, ale podział doktrynalny, podział moralny. To wszystko się dzieje i może się jeszcze bardziej umacniać. Według arcybiskupa Stanisława Gondeskiego, trzeba dobrze pamiętać o instytucji upomnienia braterskiego on mówił właśnie o tym w wywiadzie dla DigiTagest Post przypominał o tym jak upomniał Przewodniczącego konferencji episkopatu Niemiec, biskupa Gorga Becinga, w lutym 2022 roku. To było tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, dlatego to upomnienie niestety nie odbiło się aż tak szerokim echem, jak odbić się powinno, no, ale biskup Becing oczywiście o tym pamięta, przeczytał to upomnienie i według arcybiskupa gondyskiego ono jest cały czas bardzo aktualne. A w tamtym upomnieniu, w tamtym liście wysłanym do biskupa Becinga, metropolita Poznania przypominał, że Kościół nie może poddawać się czasom współczesnym, że Kościół nie może rezygnować z Ewangelii, rezygnować ze swojej moralności, doktryny, po to, żeby składać jakiś hołd współczesnej nauce. Bo na przykład jak nauka mówi hmm, o tym, że dzisiaj należy błogosławić związki homoseksualne, no to my to robimy, bo homoseksualizm jest jakoby normalny. Ale przypomniał arcybiskup Gądecki, że jeszcze, powiedzmy, 100 lat temu nauka mówiła różne rzeczy na temat rasy ludzkich, na temat godności życia ludzkiego. I też byli tacy, tacy chrześcijanie, może nie tyle katolicy w Niemczech, co protestanci, ale byli, którzy mówili, no tak, no to budujemy teraz, prawda, rasowe chrześcijaństwo. Takie są często patologie patologię nauki, która jest tworzona nie, w różnych czasach. Przed tym trzeba się bardzo wystrzegać, żeby ją tak bezkrytycznie oceniać. Arcybiskup Stanisław Gondecki zwracał w tym wywiadzie dla Die, Die Tagespost także uwagę na synodę synodalności. I tutaj odczytuję Państwu z PCH24 komunikat, który się tam pojawił. Metropolita Poznania mówił w rozmowie z niemieckim tygodnikiem o synodzie o synodalności, wskazując na szereg problemów związanych z retoryką przejmowaną w dyskusjach synodalnych. Zwrócił uwagę między innymi na czysto polityczne Pojęcie inkluzji, która zwykle, która zwykle jest ograniczana do włączania osób niebinarnych. Problem w tym, mówił arcybiskup, że takie pojęcia jak niebinarność nie należą do języka Kościoła, ale są nacechowane pewną ideologią. Tyle ta notka w PCH24 i rzeczywiście. Gdy przyjrzymy się dokumentom synodalnym, tam non-stop możemy coś przeczytać o inkluzji, o włączaniu. Kościół, który nikogo nie wyklucza, kościół, który wszystkich włącza. No bardzo dobrze, ale za jaką cenę? Niestety okazuje się w praktyce, że po prostu za cenę prawdy. I arcybiskup gondelski, jak możemy z tego wnosić, widzi jednak bardzo poważne niebezpieczeństwo, że ta inkluzja, która w istocie jest ideologią, no będzie wypierać z kościoła. No a to byłaby po prostu już zdrada, Ewangelii zdrada. Chrystusa. Niedługo ten wywiad arcybiskupa gondyskiego ukaże się w swojej całości w Dittágorze. Na razie były tylko publikowane jego wyimki. Na pewno będzie bardzo szeroko komentowany wśród przynajmniej konserwatywnych katolików w Niemczech. Na pewno będzie komentowany w ogóle w Europie, bo bądźmy szczerzy, mało który biskup dzisiaj mówi wprost i jednoznacznie o tym, że Niemcy błądzą. Owszem, powie o tym biskup Strickland z Teksasu, powie o tym może jeden czy drugi biskup ze Stanów Zjednoczonych, z Kazachstanu, ale w Europie raczej się o tym nie nie mówi, panuje takie milczenie, panuje ta polityka jedności w różnorodności, akceptowania różnych dróg, którymi ludzie chcą chodzić, ale tak nie można, bo Kościół oparty jest na jedności, na jednej katolickiej wierze, więc tutaj Arcybiskup Gondecki no, wykonuje pracę, którą powinni biskupi wykonywać. Mam nadzieję, że to będzie rezonować, że to będzie mieć swoje skutki. Tymczasem sytuacja kościoła w Niemczech, ale pośrednio także w Europie robi się coraz poważniejsza. Niedawno mówiłem Państwu o tym, że metropolita Berlina, więc jednej z najważniejszych diecezji w całej Europie, artybiskup Heiner Koch pozwolił swoim księżom, także duszpasterom, duszpasterzom świeckim, duszpasterkom, błogosławić rozwodników, homoseksualistów i osoby, które żyją bez ślubu po prostu, bo im się tak podoba. Ale zapowiedział wtedy że chociaż on pozwala na coś takiego, to sam tego robić nie będzie, no bo on się trzyma jednak litery nauki katolickiej, która dzisiaj jest taka, a nie inna, która zabrania błogosławić tego, co jest obiektywnie grzeszne. Więc pozwolił, ale sam tego nie będzie robić. Ale okazało się, że o ile metropolita Berlina ma tu jeszcze jakieś hamulce, to nie ma takich hamulców. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, karneł Reinhard Marx, postać na pewno doskonale znana widzą PCH24 TV, czytelnikom PCH24, to jest człowiek, który rozpoczął niemiecką drogę synodalną, który nadał impet całemu temu synodalnemu procesowi w Niemczech, który jest jedną z ciągle najpoważniejszych figur w kościele katolickim w Europie. I on był pytany o kwestię błogosławienia związków homoseksualnych przez Münchner Merkur. I Powiedział tak. Dlaczego nie? Chodzi zawsze o konkretną sytuację. Jeżeli ludzie poproszą mnie o błogosławieństwo, to go udzielę. Jeżeli ludzie, którzy się kochają, proszą o błogosławieństwo, mówił dalej kardynał, to dusz pasterki oraz dusz pasterze znajdą drogę, by sobie z tym dobrze poradzić. I to zrobić. Bo jak mówił, nikogo nie należy wykluczać od opieki duszpasterskiej. A więc o ile kardynał, o ile arcybiskup Heiner Koch mówi innym, możecie błogosławić, ale ja tego nie zrobię, bo jednak jestem zobowiązany na nauką kościoła, to kardynał Marx już takich obiekcji nie ma. On pozwala błogosławić, tak wynika z tego wywiadu, a i sam pobłogosławi, jeżeli ktoś go o to poprosi, a może już i sam to w przeszłości robił. Tego nie wiemy, ale to jest jednak przekroczenie kolejnego poziomu, prawda? No bo Szanowni Państwo, mamy do czynienia z kardynałem Kościoła katolickiego. Kardynałem Kościoła katolickiego. Nie jakimś zwykłym księdzem, prawda, z marginalnej parafijki, ale kardynałem, który mówi, że jest gotów i zrobi to pobłogosławić związek homoseksualny. Zupełnie nowa sytuacja. I o tym właśnie mówi, także o tym arcybiskup Gondecim, mówiąc o możliwej schizmie. Czy to już nie jest schizma? Jeżeli kardynałowie Kościoła katolickiego w niektórych krajach są gotowi błogosławić pary homoseksualne, więc to, co jest obiektywnie grzeszne, zgodnie z nauką Kościoła, mają po prostu inną naukę. Mają po prostu inną naukę. Nie ma już jedności i doktryny w Kościele. Niestety nie wiem, czy w najbliższym czasie będzie. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć kilka słów o najnowszych wypowiedziach, najnowszych zapowiedziach arcybiskupa Wiktora Manuela Fernandeza, kardynała nominata. On 30 września otrzymał z rąk papieża Franciszka biret kardynalski, Arcybiskup jeszcze, arcybiskup Fernandez został właśnie w tym tygodniu, m, przejął już faktycznie obowiązki prefekta dykasterii nauki wiary i w związku z tymi nowymi swoimi obowiązkami urządził sobie taką znowu kampanię medialną, udzielił najpierw wielkiego wywiadu La Civilita Katolika, potem udzielił także wywiadu innemu jeszcze hiszpańskojęzycznemu portalowi Religion Digital, tak to przynajmniej po angielsku jest zapisywane. I on m, naprawdę w tych wywiadach zapowiada bardzo konkretne zmiany, ale to co jest ciekawe, to jako pierwszy kardynał znowu kościoła katolickiego, przynajmniej jako pierwszy kardynał, który jest prefektem dykasterii nauki wiary, mówi wprost o tym, co wynika z adhortacji papieża Franciszka Amoris Leticja. Państwo pamiętają tę wielką dyskusję. Można błogosławić, można udzielać Komunii Świętej rozwodnikom w nowych związkach, czy nie można. No, wydawało się, że Amoris Leticja tak jednoznacznie tego nie podaje, prawda? Ale jednak wydawało się, że można z Amoris wy wyinterpretować taką naukę, aby dawać rozwodnikom komunię świętą, udzielać im rozgrzeszenia, nawet jeżeli w powtórnym związku żyją more uxorio, a więc na sposób męża i żony. I okazuje się, że arcybiskup Fernandez, prefekt dykasterii nauki wiary, dokładnie to mówią. On był pytany właśnie przez ojca Antonio Spadaro, z Spadaro, z Laczewilita Katolika, o kwestię Komunii Świętej dla rozwodników w Nowych Związkach, i tutaj mówił zupełnie wprost. Powołał się na te wymiany listów, na wymianę zdań między biskupami z Buenos Aires a papieżem Franciszkiem. Biskupi z Buenos Aires przedstawili swoją własną interpretację Maurice Leticia, właśnie taką, że można udzielać Komunii Świętej rozwodnikom. Papież odpisał im, że nie ma innej interpretacji. Zostało to ta wymiana listów pisana do Akt Stolicy Apostolskiej, i Fernandez mówi, że takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Powiedział, tak tutaj cytuję: Nie ma już wątpliwości, i jasne jest, że rozeznanie uwzględniające czynniki warunkujące lub łagodzące może mieć także konsekwencje w dyscyplinie sakramentalnej. Mówiąc krótko, od rozwodników oczywiście wyjdziemy. Ale będziemy mówić o także innych kwestiach, prawda? No, bo mówi Fernandez, nie ma wątpliwości, jest jasne, że rozeznanie uwzględniające czynniki warunkujące lub łagodzące może mieć konsekwencje w dyscyplinie sakramentalnej po prostu. Tu nie chodzi tylko o kwestie rozwodników w nowych związkach, chodzi o całą teologię moralną, która może się bardzo gruntownie przekształcić właśnie na gruncie Amoris i i tego, jak Amoris i odczytuje arcybiskup Wiktor Manuel Fernandez. A nie ma wątpliwości, on odczytuje ten dokument papieża Franciszka dokładnie tak, jak papież sobie tego życzy. No jest przecież jego prefektem, takim powiedziałbym ukochanym dzieckiem argentyńskim Jorge Maria Bergorio, więc to jest człowiek, który będzie autorytatywnie podawał te interpretacje i tutaj mamy do czynienia z bardzo poważną zmianą w teologii moralnej. I teraz mam pytanie do Kościoła Katolickiego w Polsce, do Konferencji Episkopatu Polski. Konkretne pytanie, no bo skoro jest tak, że Amoris Laetitia wprowadza Komunię Świętą dla rozwodników w nowych związkach, nawet jeżeli żyją w tym powtórnym związku, na sposób małżeński, to dlaczego nauczanie kościoła w Polsce nie odpowiada tym właśnie intencjom Amoris leticja. To jest niezgodne z wolą papieża Franciszka. Mam takie pytanie do konferencji Episkopatu Polski: dlatego? Że to jest właśnie ten punkt gigantycznego zerwania w nauce kościoła. Ja nie oczekuję, że biskupi nagle wydadzą jakiś dokument na ten temat, prawda? Że nagle biskupi zaczną o tym głośno debatować, rzucać jakieś anatemy na papieża, broń Boże, nie o to chodzi. Ale trzeba podjąć refleksję na ten temat, bo to, co proponuje papież Franciszek, jest zupełnie innym rozumieniem teologii moralnej niż ta teologia moralna, która której zawsze Kościół katolicki uczył. Tu jest po prostu wielki, wielki konflikt, który trzeba jakoś konkretnie rozwiązać. Bo ja rozumiem, że jeżeli kardynał już wkrótce Fernandez będzie autorytatywnie wymuszał na kolejnych episkopatach, biskupach tę nową wizję teologii moralnej, to i Polacy staną przed koniecznością odpowiedzi właśnie na to, co my teraz dalej robimy. Niestety debaty na ten temat specjalny nie ma, nie ma jakichś publikacji, nie ma książek, nie ma konferencji, nie ma spotkań, a to jest konkretne wyzwanie i możemy mieć taką nadzieję, prawda? Ja myślę, że wielu taką nadzieję ma, że papież Franciszek w końcu papieżem być przestanie, będzie kolejny papież, który te sprawy uporządkuje. Czy tak będzie naprawdę? No, kardynał Fernandez zrobi wszystko co w jego mocy, żeby tak nie było i żeby to nowe rozumienie teologii moralnej było umacniane było kontynuowane i dotykały jak największej sfery rzeczy, nie, nie tylko już rozwodników w nowych związkach, ale również antykoncepcji, homoseksualizmu, no różne tu sobie sprawie możemy wymyślać, to jest ogromny problem i sytuacja, w której magisterium Franciszka, nie mówię kościoła, tylko Franciszka i Fernandeza jest takie, a my robimy coś zupełnie innego, no, mam nadzieję, że to będzie sytuacja jeszcze do utrzymania, ale nie mam takiej pewności, zwłaszcza na gruncie procesu synodalnego i tych możliwych międzynarodowych gremiów, które będą jakoś także polski Kościół ogarniały. I jeszcze tak, gwoli może pewnego lepszego obrazu naszego kardynała Fernandeza, on w rozmowie z La Civilita Katolika mówił o swoich autorytetach. Kto dla niego jest najważniejszym teologiem, kto myślicielem. I na pierwszym miejscu wskazał. Francuskiego filozofa Maurice'a Blondela, to był jeden z głównych nauczycieli, takich powiedziałbym ojców Tajarda de Chardin. Był filozof zdecydowanie modernistyczny, on nie został nigdy potępiony przez papieże z modernizmem walczących, ale jednak jego filozofia Blondela no, uchodzi za tę, która potem powiedziałbym dawała grunt pod rozwój takiego bardzo agresywnego katolickiego modernizmu, już potępianego, choćby właśnie w postaci różnych wykwitów Tajarda de Chardin. Dalej wkazał, wskazał Fernand na ojca Karla Ranera, jako na jednego ze swoich głównych nauczycieli, a później wymienił jeszcze Hansa Ursa von Bortazara, Yves Congara i również Józefa Ratzingera. Wskazał też na tomistów Etienne Gilsona i na Reginalda Garigu Lagrange'a. Co do tych tomistów, no mam pewne wątpliwości, że rzeczywiście aż tak bardzo z nich korzysta, zwłaszcza z Garigu Lagrange'a, ale mamy do czynienia dzisiaj z prefektem kongregacji nauki wiary, dekasterii nauki wiary, który jest tak kochany w Mauricie Blondelu, a więc pośrednio w Tajarty do Czerden, który jest zakochany w Karlu Ranerze, w Hansie Ursie von Baltazarze i w Kongarze, a więc w tych teologach, którzy mogą mieć naprawdę wielkie dokonania w wielu obszarach, ale którzy są niestety bardzo silnie skażeni tym myśleniem, jednak wywodzącym się z katolickiego modernizmu. I to ma swoje poważne konsekwencje, nie tylko dla tego, co prywatnie pisze. Fernandez, a prywatnie, jak przyznał niedawno w rozmowie z Religion Digital, ma na swoim koncie niebezpieczne teksty, tak powiedział. Od strony teologicznej ma niebezpieczne teksty na swoim koncie, a przynajmniej bardziej niebezpieczne niż ta jego książka o całowaniu. Tak dokładnie się wyraził, że te teksty są bardziej niebezpieczne niż ta jego książka o całowaniu. Ale to nie chodzi tylko o jego prywatną teologię. Chodzi o to, co będzie narzucał Kościołowi z pozycji prefekta edykasterii nauki wiary. Chodzi o to, jak będzie zmuszał do wdrażania amoris laetitia i tego nowego paradygmatu miłości o którym się mówi bo nie mam wątpliwości że tutaj zmiana jakaś przyjdzie i pytanie czy my z naszymi ogromnymi problemami w kościele katolickim w Polsce brak księży na pierwszym miejscu brak księży pędząca sekularyzacja czy będziemy w stanie się obronić czy niedługo też będziemy mieć taką sytuację jak no powiedzmy w Niemczech gdzie jest kilka diecezji konserwatywnych a większość po prostu tonie tonie w tym modernistycznym Bagnie. Mam nadzieję, że Kościoła Katolickiego w Polsce to nie spotka, ale jest potrzebna naprawdę ogromna praca. Ogromna praca intelektualna, duszpasterska, żeby się przygotować na te nowe wyzwania. Mam nadzieję, że ta praca zostanie wykonana. To zależy także od Państwa, od tego, czy będą Państwo wspierać rozmaite dobre dzieła. Nie mówię tu w tym momencie o, tylko o PCK24, ale o tym, co się dzieje w parafiach, o tym, co się dzieje w diecezjach. Organizować się, organizować konferencje, zapraszać, zachęcać księży do pisania jakichś tekstów, do zabierania głosu. O tym musimy dyskutować. Taki mamy czas, że nie wystarczy po prostu grzecznie wsłuchiwać się w to, co idzie gdzieś tam z góry, tylko trzeba to poddawać pewnej refleksji i starać się to wszystko włączać w niezmienne nauczanie Kościoła katolickiego. Bo jeżeli Fernandez mówi o tym, co mówi, to co mamy? To po prostu przyjąć, trzeba zadać sobie pytanie o zgodność tego z nauką Kościoła katolickiego i wyciągać z tego wnioski, odrzucać po prostu to, co się nam nie zgadza, pytać. Pytać, jak to można połączyć, prawda? Dzisiaj takich pytań się nie stawia. Trzeba wielkiej pracy, trzeba wspierania dobrych dzieł. Mam nadzieję, że wśród tych dobrych dzieł jest również kanał PCH24. Jeżeli Państwo tak uważają, to zróbmy co w naszej mocy, żeby ten kanał mógł działać jak najbardziej, na, na jak najwyższych obrotach, właśnie w Warszawie, tutaj gdzie dla Państwa studio rozbudowujemy. W Państwa imieniu, dla Kościoła Katolickiego, tak jak rozumiemy oczywiście, dbałość właśnie o tę niezmienność tradycji, to się staramy robić. Oby to się udawało, no bo przecież tu nie chodzi o nas, tu chodzi o samą katolicką wiarę i o te wielkie, wielkie wyzwania, przed jakimi stoimy. Informacje o tym, jak można wspierać kanał PCH24 na Państwa ekranach i pod tym nagraniem ja się kłaniam z Panem Bogiem.